Gdy miałem 18 lat, moja mama dowiedziała się, że jestem gejem. Bardzo płakała. Powiedziała, że umrę na AIDS, będę samotny i bardzo się bała, że ludzie się dowiedzą. Kilka miesięcy później wyjechała do Stanów Zjednoczonych i poznała tam dwie szczęśliwe lesbijki. Zobaczyła, że można normalnie żyć i normalnie się kochać. Dzisiaj jest największą przyjaciółką moją i mojego partnera. Bardzo nas wspiera i gdyby mogła, to by teraz tutaj machała tęczową flagą. Szkoda, że wtedy nikt mojej mamy nie przygotował na tę wiadomość. A przecież gdyby w szkołach była rzetelna edukacja seksualna, gdybyśmy o tym wtedy rozmawiali, to moja mama nie musiałaby przechodzić tego wszystkiego.